Hikvision nie tylko postanowił wkroczyć na rynek dysków czy kart pamięci, ale także na rynek pamięci RAM. Zatem Hikvision U100, U10 oraz U1 to nowe modele producenta w ofercie właśnie modułów pamięci RAM. Dzisiaj pod lupę weźmiemy model z podświetleniem RGB, czyli model U100. Pamięć RAM posiada podświetlenie RGB. Szkoda, że nie otrzymujemy jakiegokolwiek programu, aby móc nim w jakikolwiek sposób zarządzać. Poza tym jest ono bardzo, ale to bardzo ładne i osobiście przypadło mi do gustu. Producent zdecydował się na zamontowanie także radiatorów, które powinny pomagać w chłodzeniu zastosowanych kości. A więc w praktyce wygląda to tak, że osiągamy maksymalnie jakieś 50 stopni. Pamięć RAM posiada swój profil XMP, który wygląda następująco: 3200 MHz i opóźnienia 16, 20, 20, 40. I to wszystko z napięciem 1,35 V. Według programu Typon wbudowane zostały kości od Hynix, więc potencjał OC na te chociaż 3600 MHz w miarę sensownymi timingami powinien być. No i to zaraz sprawdzimy. No i przypuszczenia całkiem się sprawdziły. Korzystając z platformy testowej, którą właśnie widzieliście, udało się podkręcić kości do wspomnianych wcześniej 3600 MHz i ustawić napięcia na 1,45 V, a VCCIO i VCCSA musiałem podnieść na 1,20. Opóźnienia, jakie udało mi się ustawić, były 16, 18, 20, 40. No i więc na tym się to podkręcanie skończyło, bo podnoszenie napięcia dla pamięci RAM do 1,55 czy zwiększanie VCCIO i VCCSA do nawet 1,3 i wyżej nic nie dawało. Nie dało się jakby zmniejszyć tych timingów. Podejrzewam, że byłbym w stanie wykręcić może i te 3700 i, lub nawet 3800, lecz no opóźnienia pewnie by wyglądały bardziej coś 18, 20, 20, coś. Jednak właśnie zaglądając jeszcze teraz w notatki, widzę, że próbowałem podkręcić kości na 3800 i przy wspomnianych wcześniej nastawach zakończyło się to niepowodzeniem. A więc naprawdę przy 3800 MHz musielibyśmy opóźnienia windować do rzędu 20, co nie jest zbyt ciekawym rozwiązaniem i lepiej tutaj zostać właśnie przy tych 3600 cel 16 i kolejne troszkę gorzej, niż windować o te 200 MHz w górę i tracić aż 4 oczka w opóźnieniach. Testów pamięci nie przekraczały 50 stopni Celsjusza. Testy pamięci wykonałem przed i po wykonaniu overclockingu. Są to testy syntetyczne, nie ma żadnych testów w grach. Jeśli ktoś na nie liczył, no to niestety ich nie zobaczy. Także jeszcze przy okazji wyniki porównałem z Crucialami Ballistic, które na co dzień mam w swoim PC-cie. Na pierwszym wykresie widzicie test kopiowania zapisu i odczytu w programie AIDZIE. Po podkręceniu pamięci ewidentnie uzyskują lepsze rezultaty, ale tylko w odczycie są w stanie wygrać z Crucialami. No a w kwestii zapisu przegrywają i to dość wyraźnie. Co to byłby za test, gdybym użył tylko jednego programu i zrobił jeden wykres? Dość marny, prawda? Dlatego podrzucam wyniki C-Software Sandra 2021. Pamięci również przyspieszają, bo tutaj warto dodać, że są to wartości w megabajtach na sekundę, ale nie na tyle, żeby wyprzedzić konkurencję bez jakichkolwiek zmian poza włączeniem profilu XMP. W benchmarku Passmark Performance zaliczają solidny wzrost. Dziwna sytuacja stała się z pamięciami On Cruciala, które zaliczyły gorsze rezultaty po overclockingu. Tym samym otrzymują solidne baty od nowych pamięci RAM marki Hikvision. Na sam koniec pozostawiam testy opóźnienia w programie AIDZIE oraz Passmark. W tym przypadku nie liczy się więcej, a mniej niż w poprzednich testach. Opóźnienie również udało się zbić, szczególnie w AIDZIE, i to dosyć znacznie. Ogólnie podsumowując kwestię opóźnień, można rzec, że wypada ono na korzyść pamięci Hikvision.